cieszymy się, że w tym wyjątkowym miejscu spotykamy się z przedstawicielami środowiska niezwykle dla nas ważnego, bo osób zainteresowanych tym, aby Zamek Książ coraz bardziej stawał się prawdziwą perłą Dolnego Śląska, Polski, Europy. A okazja jest ku temu szczególna, bo staje się po raz kolejny miejscem wydarzenia artystycznego. Przed wojną ten wspaniały, piękny zamek był pełen obrazów, pełen rzeźb. Później losy burzliwej historii Dolnego Śląska, tego miejsca, spowodowały, że przez kilkadziesiąt lat nie mieliśmy okazji cieszyć się tymi obrazami, które w wielu dokumentach, na wielu fotografiach, również tych, które niedawno przyjechały do nas z Kanady, widzieliśmy na ścianach zamku. Wałbrzyszanie, tak jak ja od urodzenia, kojarzyli Zamek Książ z wielką grywą, wspaniałymi krużgankami, ale najczęściej, żeby nie powiedzieć wyłącznie, pustymi ścianami. Od roku te ściany sali Konrada i nie tylko pokazują artyzm malarzy, artyzm naszych zasobów muzealnych, szczególnie Muzeum z Wrocławia. Dzisiaj ważny moment, bo kolejny wspaniały obraz ujawnia całe piękno tego miejsca, o znakomicie współgra z pozostałymi już elementami tej ekspozycji. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że co najmniej od roku losy Zamku Książ i Muzeum Narodowego we Wrocławiu w szczególny sposób ze sobą się sprotły. Nie jest tajemnicą, bo nie może być takową, że otwarta równo rok temu wystawa Metamorfozy Zamku Książ to jakby fragment naszego muzeum w tym malowniczym miejscu. I to ten fragment, który przynosi nam ogromną satysfakcję, rodzi rodzaj szczególnego zadowolenia, będzie z dumy. Obraz Wilhelma von Lindenschmitta znajduje tu godne siebie otoczenie. Staje się od dziś kolejną wyjątkową ozdobą tego zamku. Zamku Książ. Niezwykłego Zamku Książ.